Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś Rafał Jaszczyński, prezes Stowarzyszenia swojego imienia, Rafała Jaszczyńskiego. Dzień dobry. Dokładnie tak, dzień dobry. Witam pana redaktora i radiosłuchaczy. Stowarzyszenie, które zajmuje się pomocą generalnie, akcjami charytatywnymi, akcjami pomocowymi dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują, ale też organizuje liczne akcje. Akcje, można powiedzieć, wpisujące się w szeroko pojętą ochronę zdrowia. I taka akcja właśnie trwa. Akcja już od kilku tygodni jest prowadzona w zielonogórskich szkołach i nie tylko. Maturzyści chorym na białaczkę. Siódma, ósma edycja? Siódma edycja. Maturzyści chorym na białaczkę. Jest to jedna z większych akcji w Polsce z tego względu, że biorą wszystkie szkoły podstawowe w tym udział. Podstawowe? Ponadpodstawowe, oczywiście, przepraszam. Działamy tutaj z Departamentem Edukacji. W każdej szkole mamy koordynatora akcji. Współpracuje nasze Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego, współpracuje z Fundacją DKMS i rejestrujemy uczniów jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Chciałbym przypomnieć, że ta akcja jest po to, żeby ratować życie. Z tego względu, że co 40 minut w Polsce ktoś się dowiaduje, że ma raka krwi, że jest chory na białaczkę. My rejestrujemy, aby pomagać takim osobom. Z tego względu, że im więcej osób będzie zarejestrowanych, tym większa jest szansa, aby ktoś odnalazł swojego bliźniaka genetycznego i mógł uratować komuś życie. Mamy pierwszy owoc naszej akcji. Akcja z 2016 roku. Uczeń oddał już szpik kostny, nie tylko się zarejestrował, ale też oddał szpik kostny i uratował komuś życie. Także 2016 rok, to ten uczeń, powiedzmy, miał wtedy 18 lat, bo od tego momentu można się rejestrować, czyli dzisiaj 25-letni mężczyzna. Tak, dokładnie. Mhm. Przez RODO nie wiemy, kto to Oczywiście, był. Oczywiście, nie będziemy podawać danych. Nie możemy podać danych, ale to jest niesamowita informacja. A wiemy z jakiej szkoły? Z liceum numer 1. Z jedynki zielonogórskiej. Liceum numer 1 i to była pierwsza akcja. Wtedy zarejestrowało się tam 45 uczniów. No właśnie, i ta osoba, ten były uczeń jedynki, dziś dorosły mężczyzna, okazało się, że jest bliźniakiem genetycznym dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. Tak, dokładnie, tak się stało, także przez to, że dostaliśmy też taką informację, to od razu nabraliśmy wiatru w żagle, z tego względu, że na swojej drodze też spotkałem Dominika, który też oddał szpik kostny już, no i namówiłem go, żeby był wolontariuszem naszego stowarzyszenia. Jest studentem na Uniwersytecie Zielonogórskim. Namówiłem go, żeby przeprowadził również tam akcję i zarejestrowało się 250 studentów, także też bardzo dobry wynik, który w przyszłości będzie procentował. Czyli rozumiem, że akcja na Uniwersytecie Zielonogórskim też już się odbyła, tak? Tak, odbyła się. W październiku? W grudniu się odbyła. W ubiegłym roku. Zeszłego roku i teraz w grudniu znowu będzie tak samo przeprowadzono. Mówił pan o tym, że udało się już znaleźć dla kogoś na świecie, jak rozumiem, tego bliźniaka genetycznego w postaci osoby, która się zarejestrowała poprzez państwa akcję. To pokazuje, że ten system działa, ten system jest skuteczny i ta baza DKMS, ktoś może powiedzieć, no dobrze, biorą ode mnie wymaz, bo tak to się chyba odbywa, tak, prawda? No i okej, no wzięli i co dalej? A tak naprawdę widać, że ten system jest skuteczny jednak. Jest skuteczny z tego względu, że ja od początku wiedziałem, że to nie jest tak proste odnaleźć swojego bliźniaka genetycznego. Jest bardzo ciężko. To się odbywa tak, że jeżeli ktoś zachoruje na raka krwi, to w 25% można odnaleźć go spośród własnej rodziny. Także pierw się przeprowadza dookoła naszej rodziny wymazy, osoby z rodziny się rejestrują. Ale tylko w 25%? Tylko w 25% się udaje znaleźć bliźniaka genetycznego spośród rodziny, a w 75% jest to osoba spoza rodziny. Dlatego tak jest bardzo ważne, żeby rejestrować się. Ja pokażę tutaj taką kartę rejestracyjną. To jest moja karta, gdzie ja już jestem zarejestrowany chyba już 10 lat i przez 10 lat nie dostałem żadnego telefonu, aby oddać szpik kostny. Ale ja wiem już teraz, że jeżeli mamy już prawie przez te wszystkie akcje 3000 osób zarejestrowanych, jeżeli teraz Uniwersytet Zielonogórski również bierze w tej akcji udział, to ja wiem, że w następnych latach za 5, za 10 nie będziemy mieć tylko jednej osoby uratowanej, a będą to dziesiątki osób. A proszę powiedzieć, jak wygląda sam system rejestracji do bazy DKMS, bo państwo prowadzą tę akcję w placówkach oświatowych na terenie Zielonej Góry, też na uniwersytecie. Jak to technicznie wygląda? No, chciałby ktoś, powiedzmy, zarejestrować się. Okej, chcę komuś potencjalnie pomóc, chcę się zarejestrować i co?
Jest na samym początku przez tydzień czasu na lekcjach wychowawczych są prowadzone prelekcje uświadamiające uczniów, na czym polega rejestracja, a później na czym... Kto je prowadzi? Nauczyciele czy tak, państwo? Wychowawcy klas. Przez z Warszawy, z Fundacji DKMS są wszelkie dokumenty, informacje, materiały, które ułatwiają nam przeprowadzenie takich prelekcji i później jest wyznaczony termin, gdzie przeprowadza się akcje, rejestrują osoby niepełnoletnie, ponieważ mogą to zrobić, a osoby oczywiście pełnoletnie mogą zgłosić się do rejestracji. Jest to wymaz przeprowadzony z wewnętrznej strony Polika. Później wysyłany jest po prostu ten pakiet do Warszawy i po około 2 tygodniach, tak jak tutaj, dostajemy taką kartę rejestracyjną i jesteśmy w bazie danych. I czekamy na telefon po prostu. Tutaj zwracamy dużą uwagę, że na przykład mija 10-15 lat, żeby po prostu uaktualnić swoje dane zamieszkania, z tego względu, żeby nie doszło do sytuacji, kiedy ktoś odnalazł nas, że jesteśmy bliźniakiem genetycznym, a nie można się z nim skontaktować. Czyli jeżeli zmienimy numer telefonu, adres zamieszkania, przebywania, to warto jest rzeczywiście podać te dane. Tak, dokładnie. Wtedy wchodzimy na numer, na stronę Fundacji DKMS i tam uaktualniamy swoje dane, także i wciąż jesteśmy jakby w kole, w którym możemy być wylosowani tak naprawdę, żeby uratować komuś życie. A proszę powiedzieć, bo ten wymaz, który jest pobrany, no potencjalnie wiele lat wcześniej, tego badania, to jest za mocne słowo, nie badania, ale tego pobrania, kolejny raz nie trzeba już potem wykonywać. Nie, już nie trzeba, my jesteśmy w bazie danych, także nie trzeba rejestrować się ponownie, tylko trzeba uaktualnić swoje dane. Ale jest wymagana później nasza zgoda, jeżeli na przykład okaże się, że jesteśmy tym bliźniakiem genetycznym dla kogoś, musimy podjąć jeszcze raz decyzję, że potwierdzić ją niejako, prawda? To jest też taki proces. Tak, dlatego są prowadzone prelekcje, żeby osoba, która się rejestruje, była jak najbardziej świadoma tego, co robi. Także to nie chodzi o to, żeby zmanipulować kogoś, żeby się zarejestrował, z tego względu, że to nie ma sensu. Żeby ona była na tyle świadoma, że na przykład znajdzie się już bliźniak genetyczny, i ona, żeby po prostu oddała ten szpik kostny, bo zdarzały się sytuacje, kiedy to odnaleziono bliźniaka genetycznego, a później osoba rezygnowała. I to jest najgorsze, co można zrobić osobie chorej, która dowiaduje się, że znaleźliśmy, a jednak znaleźliśmy swojego bliźniaka, ale ktoś po prostu wycofał się i nie chce oddać szpiku. Nadzieja, to jest straszne. Ja przypominam, że to nie jest nic strasznego. Już nie mówię nawet o samej rejestracji. Znaczy, nadzieja dla osoby, która wie, że znalazła dla siebie tego bliźniaka. Dokładnie. Tutaj wygląda to w ten sposób, że jak już znajdziemy swojego bliźniaka genetycznego, to w dwa sposoby możemy oddać szpik kostny. W 90% jest to metodą obiegową. To jest bardzo podobne, jak oddajemy krew. Czyli pobranie krwi. Tak, to jest krew. Jest na środku taka maszyna, która jakby wyodrębnia nasze komórki macierzyste, a tylko w 10% jest to pobranie z talerza biodrowego. Ja myślę, że to naprawdę jest mało inwazyjne, a tak naprawdę możemy oddać część siebie i uratować komuś życie, co jest najważniejsze. My w bazie danych w Polsce mamy zarejestrowanych nieco ponad 2 miliony osób. W województwie lubuskim jest to nieco powyżej 3%. Także zobaczmy, jakbyśmy tak naprawdę doszli nawet do 80%. 3% z tych 2 milionów, tak? Czyli 6 tysięcy? Tak. Nie, 60 tysięcy. To jest strasznie mała ilość, także ja uważam, że naprawdę warto, namawiam, mówię o tym, piszą do mnie osoby już, że powtarzam tą akcję jak mantrę, mówię o tym szpiku kostnym i chwalą się, wysyłają mi zdjęcia właśnie z taką kartą rejestracyjną, że dzięki tobie wreszcie tyle razy już o tym słyszałem, że się wreszcie zarejestrowałem, miałem rację, że to jest bardzo proste, nie jest to nic strasznego, także bardzo mnie to cieszy. A jak młodzi ludzie w szkołach podchodzą w tej chwili do tej akcji? No, kolejny raz jest ona prowadzona, więc wydaje się, że na stałe wpisała się gdzieś w ten krajobraz, prawda? Zielonogórskich szkół, tych osób chętnych jest więcej, bo 18 lat, czyli to jest trzecia klasa liceum, czy technikum, prawda? Czy tam szkoły branżowej, też jest więcej chętnych, czy różnie z tym? Ja uważam, że z roku na rok jest więcej chętnych, ale też się zdarzają sytuacje, że zależy też od rocznika, że mają pewne obiekcje, że boją się
oddania tego szpiku, a jeszcze przy okazji mają pewne mity, które krążą, nawet nie chcę o nich mówić, że coś mi się może stać, a tak naprawdę przez cały okres... Co się może stać? No nie wiem, no, boją się tak naprawdę bólu, bo sądzą, że szpik kostny pobiera się z kręgosłupa, co jest kompletną bzdurą. Na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś usłyszy pobranie szpiku kostnego, to się kojarzy, że co, może z kości. To oczywiście nie jest tak, trzeba rozwiać te mity. Tak, dokładnie i nie ma czego się bać. Oczywiście też dużo osób odpada z tego względu, że są pewne choroby, które uniemożliwiają po prostu rejestrację. To jest na przykład problemy z tarczycą, nadmierna nadwaga, czy też tutaj problemy z jakimiś wirusami krwi. Także też osoby, trzeba być zdrowym. Trzeba być po prostu ogólnie zdrowym. Też są brane pod uwagę, ale to już zależy od lekarza, choroby psychiczne. Także też te osoby niestety nie mogą się rejestrować. Może się zdarzyć tak, że oddamy w danym momencie ten swój wymaz, prawda, i zarejestrujemy się, a po jakimś czasie, po paru latach, no nie daj Boże, zachorujemy na coś. Wtedy też dawcą nie będziemy mogli być, prawda? Takie no tak, nie będziemy mogli być, ale tutaj mało jest takich przypadków, także jeżeli są już jakieś takie rzeczy niepożądane, to one wychodzą na samym początku, jest pełna lista i wedle tej listy osoby są rejestrowane. Państwo są też propagatorami akcji, mamy jeszcze minutkę, żeby o tym porozmawiać. Akcji Nie Zabieraj Organów do Nieba, to znaczy, żeby po prostu po śmierci mieć przy sobie taki dokument, który pozwala na to, aby te organy pobrać i dzielić się tymi, którzy będą je potrzebować. Tak, dokładnie. My jako Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego rozdawaliśmy karty woli. Jest to karta informacyjna, że jesteśmy zdolni do tego i mamy chęć, żeby po naszej śmierci oddać nasze organy do transplantacji. Z tego względu, że my wszyscy jesteśmy zobligowani jakby ustawą, że można pobrać nasze organy, ale zawsze lekarz będzie tutaj jakby traktował wolę rodziny. Dlatego musimy robić tak, że na przykład jesteśmy przy stole z rodziną i dwie osoby z rodziny powinny wiedzieć, że jesteśmy skłonni po naszej śmierci oddać narządy do transplantacji. I wtedy po prostu lekarz podejmuje decyzję, że po prostu te organy mogą być pobrane. Jest to bardzo ważne, żeby po prostu też prowadzimy tą akcję, żeby po prostu ludzie nie umierali, żeby dać im szansę. Ja sam na swojej drodze spotkałem osobę, która była po transplantacji, stąd się wzięła ta akcja rozdawania kart woli i ona dzięki temu żyje. Także... A ta karta woli sama nie wystarczy, jeżeli zostanie przy nas znaleziona, jeżeli coś się nie daj Boże stanie, no i jest ta karta rzeczywiście i mówi, no tak, ten człowiek wyraził na to sam zgodę, skoro tę kartę nosił przy sobie, to jest jeszcze za mało? To jest jeszcze za mało. Ta karta jest po to, że na przykład jest znaleziona przy nas i lekarz może, i rodzina nie wie, jaką, nie rozmawiała na ten temat. I lekarz może podpowiedzieć, ale tutaj mamy podpisaną kartę woli i może przekonać wtedy rodzinę, że była taka opcja i chęć oddania tych narządów. Także ona w tym aspekcie pomaga w podjęciu decyzji po prostu. Warto o tym pamiętać. Popiera to wiele instytucji, popiera oczywiście również też Kościół katolicki tego typu zachowania. Musimy już kończyć. Rafał Jaszczyński, prezes Stowarzyszenia Rafała Jaszczyńskiego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Za uwagę dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.